Chilibim, chilibom, chilibim bom 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 aya. Chilibim, chilibom, chilibim bom 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 aya. Chilibili bili 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 aya aya. Chilibili bili 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 bom chilibim bom 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 bom. Well, Ofra Chaza is actually a very good example of an Israeli artist that managed to do it also outside of Israel, to make it abroad. But the artist that I'm referring to is Arik Einstein, who is maybe the most successful artist in Israel. And in Israel, we tend not to agree over things. On every topic, there are several opinions. But there's one thing on which there is a consensus, and this is Arik Einstein. Everyone loves Arik Einstein. He started his career in one of those groups of the army, but then afterwards he went on his solo career, and in 1967 he established a band together with two other friends called Halonot HaGvohim, the High Windows. Another one of them, Alon Olearchik, who was born here in Warsaw, will come to have a performance in Olsztyn in 2 weeks. Więc żydowskie jedzenie to i tutaj z takie z terenów Polski, Ukrainy, Rosji, tak? To jest takie jedzenie dosyć ciężkie, słodkie, jakieś gęste, czulent, no taki, że jak się zje, to po prostu na żołądku beton, na cały dzień, dokładnie. Ale na Bliskim Wschodzie, ponieważ mają zupełnie inny klimat, mają zupełnie inne jedzenie. I izraelskie jedzenie, żydowskie, izraelskie, jest zupełnie czymś innym. To jest jedzenie blisko wschodnie, bardziej takie, które się kojarzy właśnie z jedzeniem arabskim. No i hummus to jest takie flagowe jedzenie. I teraz jest, kto robi lepszy hummus, Izraelczycy czy Libańczycy? Oczywiście była wielka radość, że jest koniec wojny, bo myśmy sobie nie wyobrażali, że my to przeżyjemy, że jeszcze zobaczymy wolność bez Niemców. Mieliśmy moment spokojny, spokojny. Jak tylko nie było selekcji i nie męczyły nas, tośmy mówili, że to niemożliwe, żebyśmy byli żywi stąd. Jakby nie było stąd, że w tym już nie widzieli, nie było żadnej nadziei. Ale w końcu jak czekaliśmy ten moment, tośmy byli szczęśliwi, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, że nie mamy rodzin. Myśleliśmy, że kogo znajdziemy z rodziny. Miałem bardzo dużą rodzinę ze strony tatusia i mamusi dużo. A na trzepoczącej banderze widniał napis 12 plemion Izraela. I co jeszcze? W Izmirze przez 3 dni pod rząd słyszano proroczy głos z nieba. Nie tykajcie mego Mesjasza Szabsaja Cwi! I co jeszcze? Jeruzalem już się zaczęło budować i umacniać w pełnej świętości. No i co jeszcze? W wielu miastach ludzie w ogóle przestali umierać. Dziękuję.
Baal Szem Tov, czyli twórca hasydyzmu, powiedział nawet, że nie pytajcie mnie o właściwą modlitwę, o jako drogę do najwyższego. Śpiewajcie, a niebiosa same zrozumieją, o co wam chodzi. Bardzo dobrze, bardzo. Powtórka. I cztery, pięć, i sześć, siedem, i osiem, i dwa, i trzy, i cztery.